Siemano wszystkim bandy, witam na moim kanale i dzisiaj my będziemy oglądać Hagi Wagi prawdziwy o 3 w nocy. Nie wiem, to będzie bardzo grube, zobaczymy co dzisiaj się wydarzy. Chcę wam powiedzieć o 2 newsach. News numer 1. 22 grudnia się otwiera mój sklep z ciuchami, więc bądźcie gotowi. News numer 2. Zaraz będziecie w szoku. Na milion widzów na YouTube i na 2 miliony na TikToku otwieram swój Team House. Będzie grubo, więc łapujcie do góry i subika z dzwonkiem. No i pamiętajcie, banda, kto nie z nami, ten pod nami, więc jeżeli ty nie chcesz być tam gdzieś pod nami, a chcesz być z nami w mojej bandzie w Maxa, łapujcie i dzwony. Więc dobra, banda, jest prawie 3 w nocy, coś tam bla bla bla, wiecie, różne gówno się dzieje w 3 w nocy. U Czecha, u mnie, u zagranicznych youtuberów, więc zobaczymy, czy rzeczywiście dzisiaj coś się wydarzy, czy nie. No a przed tym jak zacząć, top komentarz z poprzedniego odcinku. Chcesz się pojawić też tutaj, zostawię top komentarz. A może już jutro tutaj się pojawisz właśnie ty. Więc zaraz my już zaczynamy oglądać Hagi Wagi w prawdziwym życiu. I mam nadzieję, że on naprawdę nie przyjdzie, bo to jest jeden z nowych, najpopularniejszych potworów. A jeżeli on przyjdzie z Kissy Missy, to ja w ogóle będę po prostu w szoku. Więc zaczynamy oglądać. Dobra, banda, a my zaczynamy oglądać ekstremalny odcinek o Hagi Wagi. Playtime, patrzcie. Boże, on rzeczywiście jest prawdziwy. Tam coś tratata po hiszpańsku. Dobra, ale wszyscy wiemy, jak to wszystko wygląda, że oni tam, wiecie, że tam się pojawiasz w tej fabryce. No Boże, on, o Boże, jak on jest creepy, naprawdę, serio? Tak, bardzo fajne włoskie wąsy ma chłop. Może sobie też takie wąsy zrobię? Może, może. O kurczę, on serio rzeczywiście się poruszył. O Boże, a czemu on ma prawdziwą rękę? Ludzką? Co jest grane? Kto tam? Kto tam? On zaraz chyba zginie, co nie? Co się wydarzy? Boże, jak on jest creepy, słuchajcie, naprawdę. Naprawdę? Taż biegnie gdzieś, co on tam po prostu sobie stoi? Może to jest naprawdę jakiś koszmar? Nie, proszę, o Boże! To dopiero początek, co? Ja już się ten... zesrałem. Tak, musimy się nauczyć trochę hiszpańskiego, wiecie co? Dobra, pojadę na kilka lat do Hiszpanii, żeby się nauczyć. Tak, on wygrał jakieś tikety. Ja wiem, on wygrał te bilety do tego... Do cinema, tak? Do kina? Nie, do jakiego kina? Nie, chłopie, my nie pójdziemy do kina. My pójdziemy na tą fabrykę zapomnianą. Żeby zrobić ekskursję tam, coś w tym stylu, co nie? To ja tak myślę, że tak, ja tak rozumiem po prostu. Bo ja na pilucie, no właśnie. Ale mówią właśnie, że po tym odcinku przychodzi prawdziwy Hagi Wagi, więc dzisiaj zobaczymy. Dzisiaj nie jestem sam, ze mną jest Lucky. Lucky siedzi tam teraz za kamerą, wiecie, jako operator, kamerzysta. I więc wiecie, więc zobaczymy, co się wydarzy. Więc jeżeli jakby co, nie będę sam, więc będzie wszystko chyba dobrze. Tak, ten dziad przyniósł Hagi Wagi, czy co? Czemu tam ten chłop płacze? Bo... Pierwszy raz oglądam, słuchajcie. Mnie po prostu wysłali za granicę, powiedzieli, że rzeczywiście, jeżeli obejrzysz ten film, to coś ci się wydarzy. Jak Sonic X, pamiętacie? Oglądaliśmy i przyszedł do mnie Sonic X. Czy Cocomelon na przykład i dużo innych potworów, i tyle tubisi. Więc tak samo miejmy nadzieję, bo ja nagrywam ten content, żeby to coś przyszło. Więc no. Hagi Wagi, serio? Trochę dziwnie to wyglądało. Najpierw myślałem, że to Hagi Wagi, potem zobaczyłem, że tam jest kwadratowa głowa. Może jakieś pudło, pudełko na przykład. Ale się okazało, że to jest Hagi Wagi. Hagi Wagi, magi, wagi, śmagi. Spójrzcie, jak on jest creepy. Jeżeli takie coś naprawdę przyjdzie do mnie do domu, ja wyskoczę z okna, słuchajcie. No tengo idea, no me quisieron decir, pero por favor mantengan sus manos lejos.
Po co ty w ogóle przyniosłeś tą zabawkę tutaj, co? Co ty tam mówisz? No jakby on wiedział, co to jest, kto to jest w ogóle Hagi. Ręka mu tak została. O-o! Tak, zaraz będziemy się bawić. To co, my nie idziemy do kina? Co? Bardzo dobra jakość tego filmu, słuchajcie, mi się podoba. Kochanie, kochanie, gdzie? Ale kumpli. I co, chłop zaraz zostanie sam z tym potworem? O Boże, serio? O Boże, on już na niego patrzy. Ja cię krę... Jakie te oczy Hagiwagi mam, Boże? Czy ty jesteś prawdziwy? Ojej, trzymam dwoma rękami, żeby mi teraz nic nie spadło. Oh my god, kiero. Zaraz ja po hiszpańsku zacznę rozmawiać, Boże. On się ruszy, ale nikt mu nie uwierzy, no wiadomo. Tak jak mi nikt nie uwierzy, że do mnie przyjdzie Hagiwagi. Mam nadzieję, że on nie przyjdzie. On mówi, co ty pieprzysz? Jaki Hagiwagi się ruszył? Co ty? To po prostu pluszak. Dobra, chłop, masz jakiś wybrednik w głowie, tak? I on idzie tam z powrotem, no. Lepiej się uspokój. Oh my gosh. Ale fajny domek. Nie, takie nie chcę, ja chcę droższy, wiadomo, ale może być. Jest spoko. Dziwny domek trochę, co nie? Dobra, ten jakiś stary dziad coś tam sobie robi, tratata. Boże, ten Hagiba... On zaczął chodzić po prostu, on już chyba ma wyrąbane na to wszystko. A nic nie szkodzi, nie szkodzi, że tam jest rano, dzień? Wszystko dobrze? A u mnie jest noc, o Boże. Jeszcze gorzej. O nie, oglądałem po prostu film w domu. Kumpel, który kupił 3 bilety do cinema, do kina. I mi się światło wyłączyło, co? Oh my god. Dziadek mówi, oj, trzeba naprawić elektrykę, a oni się boją, że oni wywołali jakiegoś ducha. A to wszystko zrobił Hagiwagi. A widzieliście nowego Hagiwagi? Złotego? Kto widział, napiszcie w komentarzach. Noż tam był, przecież tam było dopiero rano chyba, co nie? Czy mi się wydawało? Tam był dzień. A teraz jest tak ciemno? Dobra, to jest creepy. O Boże. Widzieliście to? Kto tutaj jest? Żeby z nami dzisiaj tak się nie wydarzyło. Kiepasa. On tam z tyłu był, on tam był z tyłu. Matko jedyna. Nie, mi się myli w głowie. Może by mi się myliło zawsze, no. Wszystko się okazuje, że to naprawdę się dzieje. Ale nie zabije tego dziadka. Co ten ci dziadek zrobił? Nie jest dziadek, to jest po prostu przebrany chłop chyba, co nie? Ale nieważne, nie zabije przebranego chłopa. O Boże. Słyszeliście? Dobra, będę... Czekajcie, ja zrobię stop. Gdzie to w ogóle było? I don't know what is this. Czekajcie. Huh? Something was Yes.
To się wyłączyło, banda, czy mi się wydaje? Dobra, banda, nie, chyba wszystko jest okej, okay, wszystko jest okej. Okay. Dobra, banda, oglądamy dalej. Mi się pomyliło chyba, co nie? Ale Hagi Wagi jestem z tyłu. Nie, bo nie u mnie. Ach, to jest creepy zabaweczka, co się dzieje w ogóle? Ale gruba akcja. No powiedzcie mi, żeby wy się nie wystraszycie, jak takie się w życiu wydarzy. Ja się straszę bardzo. Napiszcie w komentarzach, kto się boi Hagi Wagi. Spójrzcie na to. Boże, co jest? Te zęby, zobaczcie na jego zęby. Ta wszystko już jest po dziadku, Boże. On zniknął? Ale czemu on zniknął? Hagi Wagi jest hamem, on atakuje pojedynczo. Jeden na jeden, co nie? To może nie jest taki mocny. A ja dzisiaj nie jestem sam. Dobra, tutaj jeszcze dwójka. Dobra, ten jak zawsze w tej ciapunie wszystkiego się boje, wszystko tratata. Mi się nie wydawało, ja mówię prawdę, on się pojawił, on się ruszał, on się pojawił. I ten mu już uwierzył nagle. Słuchaj, wyglądam tak strasznie. O nie! Boże, Hagi Wagi! O Boże. Ja cię kradę. Boże, co dzisiaj dzieje? On ma taki creepy dźwięk, ten Hagi Wagi, że matko jedyna. To jest kiblo czy kuchnia? Tak, tak, jeszcze całe życie jest przed wami, no właśnie. Cicho, cicho. No na pewno on was nie uwidzi, nie zobaczy, nie usłyszy. No dziadek, po hiszpańsku, zaraz my go zabijemy. Gdzie ten drań? No tego ten... Zwrócił go uwagę na siebie, a ja go za... Mam nadzieję, że ze mną tego się, dzisiaj się nie wydarzy, słuchajcie, naprawdę. Ale on go walnął. Toż uciekaj, co on z nim leży tam? Dobra, będziemy dzisiaj wiedzieć, że po prostu trzeba będzie go dobrze je i będzie dobrze. Boże, biedny dziadek. Dziad został bez łące chyba, co nie? Nie, jeszcze z łącem. I do piwnicy. Dawajcie, ratujcie tych kumpli. Boże, co się dzieje w ogóle? Boże, jak to jest grubo. Co on głowę zje teraz? Ten dziadek jest nieśmiertelny chyba, co nie? Oh. Co? No tak, bo on jest zabawką, pluszakiem i on ma jakieś tam, wiecie, piosence, wiecie, jak zabawki mają. Piosenki różne tam, teksty. I co, oni myślą, że oni go zabili? Mnie się wydaje, że nie. O, ja już mówiłem, że on jest nieśmiertelny po prostu. Co za były rany cały czas? Si su juguete trata de matarlo, marque 2. 2. Por favor, espere.
Так, айфонік, ну, файні, файні. Добре, ніхто чи не убіжить, дзвони на поліцію, якщо хочеш, ніхто чи не убіжить, що там це ще видажило. Боже, але той скрипі. О май гад. То він вже мусив давно достати завалу. Там де це з крани. Це з крани. Банда, що ви довідіться? Це ще діє в голові банда. Діще не з тим сам з ним, є лаки. Я даю його ж камери лаки. Давайте справдімо її ще раз, це не? Зараз ми тут справдімо ступальче. Лем же не помог, але я бенджу. Там є з банда, чекаємо, ти не уйдеш. Я ще на пшищенька, мов там бив. Видиш, you have some watch me or not? No. Он там бив, направда, слухайте. Я не знаю, як вам то ще сповідаюсь, слухайте, он направда там бив. What is this? What did this? Oh my god! The hell, you need help some. Боже, ти шок! Чого? Боже, банди, спочте, ти справді О май гад, чи ви тут лічиш? Ви не достачно, фастер. Where is this? Мусимо його зафіксувати, банди, спочте. Ти справді вихаліваги. О, it looks very scary. Спочте, он же очевидно є. Банда, он зараз робить вигляд, що он не є живий, слухайте. Я вєм. Jestem w szoku, słuchajcie, naprawdę. Teraz musimy wziąć taśmę, czy co tam, słuchajcie, go przykleić. Wrzucać do taśmy i wyle... Take him, yes. Dobra, bando, słuchajcie, mi się udało. No to szybciej, szybciej. On nam teraz nie ucieknie, słuchajcie. Mamy go trzymać. On nawet się nie ruszał, dobrze jest. Gitara jest gitara. Okej, słuchajcie, wszystko. Myślę, że on mu się nie uda, bo on nie jest chyba aż taki mocny, jak się wydaje. Czy nie wiem, no chyba zaatakował. Jedyne, co może być tu mocne, to te, słuchajcie, straszne usta. Więc dobra banda, niech on sobie tak leży, zaraz zobaczymy, czy on się poruszy, czy nie. Ja jestem naprawdę w szoku, że to się wydarzyło. On przyszedł w końcu do nas prawdziwy i zobaczymy, co będziemy zrobić. Myślę, że ja wiem, co wy chcecie, żebym z nim zrobił, bo chyba jako jedyny w Polsce, czy nie wiem, jak nas jest, creepy cięcia robię tylko ja i ktoś to może jeszcze nie, możecie napisać w komentarzu, ktoś jeszcze robi, czy nie. Więc co? Myślę, że wy chcecie, żebym go pokroił i żebyśmy zobaczyliśmy, co jest w środku tego Hagiwagi. Co nie? Więc dobra, banda, robimy tak. Zostawiamy tutaj 20 tysięcy lampusik do góry i ja kroję tego gówniarza małego i zobaczymy, co jest w środku. A na pewno jest coś w środku, bo ja już czuję to, że tutaj coś banda jest. Spójrzcie tylko. On jest sam niby taki szczupły, ale tutaj coś jest. Więc jeżeli jesteście ciekawi, co tam jest, a ja jestem ciekaw, już zostawiajcie lampusik do góry sobie z dzwonkiem i już jutro to zrobię. Bo ja nie chcę być w jednym domu z tym potworem. Jeżeli jeszcze przyjdzie na pomoc Kissy Missy, mam nadzieję, że wy tego nie chcecie, bo ja nie chcę. Więc Kissy Missy nie przychodź do nas, nie przychodź. Więc od taki u nas był odcinek, zostawiajcie to, puścić tylko z dzwonkiem. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Jasna sprawa, że wam się spodobało. Przypominam, że 22 grudnia otwiera się mój sklep z czuchami. Banda Maxa jest najlepsza. Kto nie z nami, ten pod nami. Do zobaczenia, banda.